Siódmy dzień na plaży, słuchajcie, ja już mam zapalenie płuc, byłem przemoczony dzisiaj, mam, widzicie, inną kurtkę, inną czapkę, bo wszystko zmokło na maksa. Siódma doba, cóż ja więcej wam będę mówić, idę do szpitala. Wszędzie nas pełno, jesteśmy tu już ósmą dobę, ale też w sobotę były zawody na Helu, Flondra. Nasi zawodnicy, pokażcie puchary, drugie i pierwsze miejsce, no szacun, szacun. Tak się łowi! Mirek, Andrzej, no po prostu wyjadacze jesteście. Mirek tutaj u nas na swojej pierwszej turze, ile? 20 flonder, tak? No, 20 flonderek, padło 8 niewymiarowych. A na drugiej turze? Na drugiej 32 i 6 niewymiarów. To jakim cudem ty zdobyłeś tylko drugie miejsce, powiedz, na tej flądrze tegorocznej w Nachelu? No Andrzej po prostu trzy więcej złowił, nie? Miał lepsze szczęście. Andrzeju, ile was było tam? 25 osób. 25 osób, ale na zdjęciach widziałem, że z Władka tam około 10 osób było. Tak, to prawda, było 7-8 osób. Tak? 8 osób było z Władek Team. Czyli znowu 1/3 naszych? Tak, trzymać. Zaczyna być chyba to nudne trochę, co? Nie, my się dopiero rozkręcamy, nie?
Dzisiaj mamy takie nasze mini wewnętrzne zawody. Władek Team jest takim dosyć ciekawym klubem, bo jak rzucimy gdzieś na fejsie pytanie, chcecie sobie troszeczkę wspólnie połowić, to jest od groma zawodników. No jesteśmy na stanowisku numer 20, także no the best, nie? 20 chłopa tak od, no i kobiet też, tak od przyłożenia, żeby się spotkało. Ale słuchajcie, no koło mnie Alicja, ale jest jeszcze Marcelina. Marcelina, ile masz lat? 14. I skąd jesteś? Z Uścikowa. No to kawał drogi. Rafał, ile to jest? Dokładnie, 330 km. Według nawigacji, że tak powiem. I przyjechaliście tutaj połowić trochę z Władek Teamem? No tak. Rafał, powiedz mi tak, bo to jest weekend majowy. Bardziej jedziesz tutaj na weekend majowy, czy bardziej wspomóc nas w tym biciu rekordu Polski? Bicie rekordu, no oczywiście, bicie rekordu. I no i próbowanie tego wędkarstwa, surfcastingu z plaży, nie? To jest taki... Zaczynamy w tym łowienie i myślę, że coś z tego będzie. Twoje wędzisko, Marcelina, daleko zarzuciłaś? No niezbyt. No bo tutaj jednak, wiecie, troszeczkę tej siły trzeba, ale mamy dosyć dużo juniorów u nas na Władku, już kilkanaście osób. Rafał, powiedz, skąd to zamiłowanie do Morza Bałtyckiego? Znaczy ogólnie od kilku lat próbujemy w różnych tam dziedzinach wędkarstwa. No i to może nam się bardzo spodobało. No zaczęliśmy od kutrów, nie? Cały czas były kutry, trochę belony. No i teraz próbujemy właśnie surfcastingu. A zamiłowanie, no wędkarstwo mamy chyba od zawsze. No niedługo będzie Pucka Belonada, taka ogólnopolska. I tam, z tego co wiem, to praktycznie połowa zawodników to jest Władek Team. Wy też jedziecie, nie? Jedziemy. Od nas Oborniki, Uścikowo, Kowanówkę jedą 3 osoby. No wiadomo, daleko mamy, no ale jest grupka 3 osoby, jedziemy, nie? Na pewno będziemy na Belonadzie w tym roku. Alu, 3 słowa takie do Marceliny jako początkującego surfcastingowca, no i kobiety. Marcelina, nie bój się, nie wstydź się. Słuchaj, 3 razy rzucisz, chłopców tu będzie stał cały sznur. Dziewczyny będą zazdrościły, a jeszcze jak wyciągniesz pierwszą rybę, to jest w ogóle, już jesteś stracona dla żywych. Już żadne dyskoteki, żadne, rozumiesz, jakieś tam domówki, tylko właśnie nie malowanie paznokci, tylko wiesz, wędeczka, tatuś i jedziemy nad morze. Proszę Państwa, wczoraj nasi zawodnicy Władek Teamu byli na torcie, na główce. Nałowili troszeczkę tych rybek, także mamy też znajomych, którzy wędzą. Mamy je uwędzone, mamy je dla Was, także zapraszam. Dla dzieci mamy też. Dla dzieci, wiem, że dzieci nie bardzo lubią takie rybki. Także dla dzieci mamy specjalne takie, ufundowane przez naszego znajomego ciasteczka w formie rybek. Bardzo przepyszne. Od firmy Concord, także zapraszam do degustacji. Wczoraj zawodnicy Władek Teamu byli na sporcie we Władysławowie. Oczywiście na wędziska specjalistyczne złowili dosyć sporo śledzi. Te śledzie zostały dzisiaj w nocy uwędzone, także mamy świeżutkie śledzie dla Was. Wspaniałe śledzie wprost od Władek Teamu.
Dla dzieci mamy super ciasteczka w formie ryby, także zapraszamy serdecznie na degustację. Ostatnie sztuki świeżo wędzonej ryby. Wędzona dzisiaj w nocy złowiona. Wczoraj złowiona, także takiego śledzika świeżego to nie dostaniecie po prostu nigdzie. No chyba, że kupicie sobie takiego grilla, który będzie, ale proszę, bardzo. Po prostu sami złowicie i sami uwiedzicie, tak jak my to robimy. Świeża rybka złowiona wczoraj w porcie w Władysławowie przez wędkarzy, nie przez siatki, nie przez jakieś kutry, po prostu przez wędkarzy Władek Timu. Wczoraj ta rybka została złowiona, jest to śledź, ale zapraszam jeszcze, także została w nocy uwędzona i macie naprawdę świeżą rybkę, jak to widzę. Jesteśmy na plaży w Władysławowie, ustanawiamy rekord polski z centrum wędkarstwa morskiego Pomorzanka i klub Władek Team. Dzisiaj taki szczególny dzień, bo odwiedziło nas parę zawodników. Ci zawodnicy dzisiaj łowili dodatkowe rybki na plaży. Te dodatkowe rybki idą do kuchni Franciszkanów z Wejherowa. No i ta kuchnia Franciszkanów z Wejherowa po prostu obsługuje nieco mniej zamożnych. Najdłuższą rybę dzisiejszych zawodów złowił kolega, który może wyglądać dosyć niepozornie. On oczywiście dostaje taki komplet. Tutaj pod spodem może nie widać, a może i widać. Jest koszulka, mamy bluzę, mamy dwie czapki, także dosyć fajny komplecik. Dzisiejsze widzianko Władek Team, czyli nasza majówka Władek Team 2017. Najdłuższą rybę zdobył Michał Bolga. Zapraszam Ciebie tu. Gratulacje. Michał, słowa. Raz, dwa, trzy, bardzo dobrze. Michale, proszę bardzo, dla Ciebie to dzisiejsze wdzianko. Ja przypominam, że bijemy tutaj, ustanawiamy tutaj rekord polski w wędkarstwie plażowym. Ustanawiamy to z Centrum Wędkarstwa Morskiego Pomorzanka. Władek Team i Pomorzanka robimy coś, czego do tej pory nikt nie zrobił. To jest ustanowienie rekordu surfcastingowego, czyli wędkarstwa morskiego z plaży bezpośrednio. 10 dni nocy non-stop jesteśmy tutaj. Co 8 godzin zmienia się tura. Będziecie mogli tą zmianę tury zobaczyć oczywiście u nas o godzinie 9 na live'ie na Facebooku, także serdecznie zapraszamy. A te dzisiejsze dodatkowe zawody, bo oczywiście tak jak widzicie tam w tle dwóch zawodników Władek Teamu, którzy no w tym momencie mają dyżur przy swoich stanowiskach wędkarskich. Oni oczywiście nie wędkują, nie wędkowali w tych dodatkowych naszych zawodach, żeby była jasność. Oni pobijają po prostu w tym momencie no ten rekord polski. No, także zapraszamy o godzinie 9. Trzymajcie się, na razie, cześć. A teraz zapraszam, ja sobie też tam usiądę. Zrobimy zdjęcie grupowe o zachodzie słońca, przepięknie. Pozdrawiam również wczasowiczów, którzy nas oglądają tutaj w trybie chyba największego live'a, jaki może być. Tak się łowi! Łowi! Jest moc! Jest potęga!